Tytuł kursu: Kosztorysowanie w budownictwie, część pierwsza. Moduł: Zastosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań. Temat: AutoCAD. Najbardziej znanym programem do tworzenia dokumentacji technicznej jest AutoCAD i to właśnie w nim zazwyczaj pracuję. AutoCAD jest wszystkim, czego potrzebuję do wizualizacji, dokumentowania oraz udostępniania swoich projektów. Największą zaletą AutoCAD jest usprawnienie rysowania. Wśród programów AutoCAD mamy wiele specjalistycznych wersji, które pozwalają nam usprawnić proces rysowania szczegółów. Wyróżniamy program AutoCAD Architecture, który pozwala na swobodne konwertowanie na tabelę AutoCAD-a w celu łatwiejszej manipulacji danymi. Ponadto AutoCAD Architecture jest zbudowany na platformie AutoCAD-a, tak więc użytkownik może pracować nadal w znany sobie sposób, wprowadzając bardziej zaawansowane funkcje w dowolnym i odpowiednim dla siebie tempie. Pliki mogą być zapisywane w formacie DWG, który jest standardem przemysłowym, co znacznie ułatwia wymianę informacji. Następną specjalistyczną wersją wśród programów AutoCAD jest AutoCAD Map 3D. Służy on do projektowania infrastruktury i zarządzania danymi przestrzennymi. Zapewnia planistom i inżynierom szeroki dostęp do danych CAD i GIS oraz możliwość ich oceniania i udostępniania. AutoCAD Map 3D łączy projektowanie wspomagane komputerowo z systemami informacji geograficznej, GIS, oferując bezpośredni dostęp do danych związanych z mapami w środowisku CAD. Co więcej, oprogramowanie to współpracuje z internetową aplikacją kartograficzną, która pozwala użytkownikom szybko i ekonomicznie publikować i udostępniać dane CAD i GIS, a także informacje o zasobach za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dalej wyróżniamy AutoCAD Structural Detailing. Jest to bardzo wydajne rozwiązanie do szybkiego i automatycznego opisywania i tworzenia szczegółowych rysunków warsztatowych konstrukcji ze stali i żelbetu. W oprogramowaniu tym występują trzy główne moduły: moduł stal, żelbet i rysunki szalunkowe. W modelu stal projektant może stworzyć w 3D kompletny projekt konstrukcji stalowej od modelu ogólnego poprzez połączenia spawane lub skręcane, pozycjonowanie i schematy montażowe po dokumentację warsztatową. Z kolei narzędzia dostępne w module żelbet umożliwiają stworzenie rysunków wykonawczych dowolnej konstrukcji żelbetowej. W module rysunki szalunkowe rysunki wygenerowane przez program mogą zostać automatycznie wyeksportowane do modułu żelbetowego, stanowiąc podkład do wykonania rysunków zbrojenia konstrukcji. Wymienione przeze mnie programy to ogromna pomoc dla projektanta podczas liczenia i wykonywania rysunków konstrukcyjnych i zestawień. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.